kiedy ty w twoim życiu masz strach, zostaniesz sam ze swoimi myślami na sam, stworzysz subiektywny punkt widzenia. Powiesz sobie, muszę być silny i sobie z tym poradzić, a ci gwarantuję, nie poradzisz. Zaczniesz się orać psychicznie, emocjonalnie, nie będziesz mógł spać i przed tobą seria głupot. Kiedy miałem możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy popełniali błędy i byli w tym procesie, że spadali, błąd gonił błąd, to z różnymi ludźmi rozmawiałem w różnym etapie. Jedni dopiero co zaczęli robić głupoty, drudzy byli już w połowie, trzeci już lecieli przeciągle. I w pewnym momencie miałem możliwość rozmawiać z tymi ludźmi, kiedy w końcu podjęli wyzwanie, że przejmują ten martwy ciąg i że chcą z kimś porozmawiać. I kiedy miałem możliwość rozmawiać z takimi ludźmi, a oni ze mną, to ja pierwsze co mówiłem, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno postanowiłeś się otworzyć? Gdybyś zrobił to wcześniej, moglibyśmy szybciej wspólnie zadziałać, ale postanowiłeś grać cwaniaka. I te cwaniactwo i bycie samemu wynika z kilku powodów. Pierwsze, chcemy zachować twarz. To jest pierwsze. Nie najważniejsze, ale wymieniam jako pierwsze. Pierwsze, chcemy wyjść z twarzą. Nie chcemy, aby image Boga, który budowaliśmy przez lata, żeby upadł. Nie chcemy, żeby ktoś się dowiedział, że popełniłem błąd. Więc pokazujemy jeszcze bardziej maskę i udajemy jeszcze bardziej i męczymy się jeszcze bardziej i jesteśmy szaleńcami. Drugi z powodów jest myśl o tym, że zostaniesz odrzucony i niezrozumiany. Powiem dlaczego? Bo otaczasz się niewłaściwymi ludźmi. Ale czuję namaszczenie teraz. Bo otaczasz się niewłaściwymi ludźmi. Punkt 3. Bo cały świat jest tak skonstruowany, że radź se sam. Ale nie Boża rodzina. Ale nie Boża rodzina. Ty musisz podjąć decyzję w swoim życiu. Czy ty naprawdę chcesz wzrastać? Jak ty widzisz wzrost? Jak ty masz zaplanowany wzrost dla swojego życia jako chrześcijanie? Jaką ty masz metodę na wzrost? Słuchać fajnych przesłań? To trzeba zaaplikować do ciała Chrystusa. To trzeba zaaplikować między osobami wierzącymi. To trzeba mieć przepływ między ludźmi. Trzeba mieć kogoś, od kogo biorę, komu daję. Miejsce, które jest dla mnie domem. Miejsce, do którego przyjdę, jak mi się wali. Miejsce, do których przyprowadzę innych, którymi się inni zajmą. Po to jest Kościół. Kościół nie jest po to, żeby urozmaicić tydzień. Kościół jest Bożym tworem, nie ludzkim. Lokalna społeczność nie jest tworem ludzkim. Lokalna społeczność jest tworem Bożym. My próbujemy za tym iść. Ja nie założyłem Kościoła. Jezus Chrystus założył Kościół. Czy ty masz człowieka bliskiego sobie? Jeden człowiek mi mówi, wiesz, bo mi powiedzieli to i tamto, a później, wiesz, z drugiej strony ktoś inny powiedział mi to, a później... Ja mówię, poczekaj. Kto jest twoim personalnym głosem oprócz Ducha Świętego? Nikt, tylko Duch Święty. A mówię, a ty słyszałeś o takiej książce jak Biblia? Czytałeś kiedyś to? Ty chcesz mi powiedzieć, że ty nie potrzebujesz ludzi wokoło, ty nie potrzebujesz wspólnoty, ty nie potrzebujesz lidera, ty nie potrzebujesz duchowego prowadzenia przez innego człowieka? Ty jesteś sam dla siebie głosem, tak? No to ja odliczam do twojego upadku. Daj znać, jak się przewrócisz. Pomożemy. Wiesz, gdzie jest problem? Ci ludzie z tym wyznaniem i z tą teologią nie mają efektów w swoim życiu. Jeżeli odcinasz się od ludzi i wiecznie uważasz, że wszystko gra
i chodzisz sam i tylko szukasz, gdzie ty rezonujesz z miejscem, a miejsce z tobą. I po prostu szukasz miejsc, gdzie będziesz się czuł dobrze. I po prostu jak znajdziesz swoje miejsce, to już po prostu tam rozsiadasz się, a nie daj Boże, ktoś ci coś powie, że robisz coś źle, to wychodzisz, bo to zaburzają twój komfort. To ty na całej planecie nie znajdziesz sobie kościoła. Na całej planecie i nawet jakby pięć innych było, to byś nie znalazł. Bo ty musisz zrozumieć, że ja wchodzę i się uniżam. Uniżam się. Przychodzę służyć. Przychodzę tu służyć i się uczyć. Kiedy przyjeżdża tutaj ktoś głosić, pastor Maria przyjeżdża, czy przyjeżdża pastor Wojtek Walaszczyk, czy przyjadą inni ludzie, którzy będą tu głosić, czy głosi tu pastor Dawid, czy głosi tu moja żona. Ja siadam jak na szkółce niedzielnej i wchłaniam. Bo w tym momencie Bóg mówi coś przez tych ludzi, a ja chcę to przyjąć. Kiedy liderzy mówią, którzy są w hierarchii pode mną, ja w sercu robię pak i słucham i się uczę. Mówię, wezmę coś, na pewno coś wyssam dzisiaj. Wyssam coś dzisiaj nowego. Chcę się uczyć, chcę rosnąć. Nie postradałem jeszcze, nie postradałem umysłu, nie wiem wszystkiego. Chcę się uczyć. Jeżeli masz taką postawę, będziesz wzrastał. Ale jeżeli nie masz takiej postawy i się teraz buntujesz w swoim sercu, to wiecznie będziesz czuł się nie na swoim miejscu. I będziesz się czuł odrzucony, że nie masz przyjaciół. I na koniec chcę powiedzieć to. To ty masz jako pierwszy zawalczyć o ludzi wokoło siebie, a nie ludzie o ciebie. Wiesz co, ja już jestem trzeci dzień, nikt się mną nie zainteresował. Ale to ci powinno najbardziej na tym zależeć. To ci powinno najbardziej na tym zależeć. My musimy zacząć się uniżać. Chodzić pokornie. I nawet jak się z czymś nie zgadzasz. Pokora! Rację mieć, a pokora to dwie inne historie. Uza wiedział, że skrzynia przymierza spada i trzeba ją złapać. No ale nie powinien był łapać. Pokora. Samotność cię wykończy. Samotność cię wykończy. Ja nie mówię o wypadach towarzyskich, tylko żeby z ludźmi pobyć. Ja mówię to też, ale ja mówię o relacjach prawdziwych z kimś. To cała rzeczywistość ma się dostosować do ciebie, czy to ty do rzeczywistości i prawdy? Ludzie często mówią, jakoś nie czuję się dobrze z ludźmi innymi. No powiem ci dlaczego, bo jesteś kwadratowy. Musisz się uniżyć, musisz być gotowy do ulepienia. Musisz być gliną, którą da się formować, a nie dzbanem. Nie bądź dzbanem, bądź pokornym człowiekiem. Jak to jest, że nie masz przyjaciół? No powiedz mi o tym, jak to jest, że ty nie masz przyjaciół? Dlaczego ty nie masz? No bo jakoś z nikim się dobrze nie czuję. Ale zrobiłeś coś, żeby się z kimś dobrze czuć? Powalczyłeś o jakąś relację? Pozabiegałeś o coś? Ty myślisz, że głębokie relacje się stworzą, bo ty raz na pięć dni się z kimś SMS-em wymienisz? Relacje to się głębokie buduje. Zawalcz o relacje. Spotkaj się z kimś kilkukrotnie. Zaproś. Wiecie, czasami się zdarza, że ktoś mnie zaprasza. Gdzieś tam ja nie zawsze mogę, ale czasami się zdarzy, że się uda. I przychodzę. I mówi, dobra, to wybierz miejsce, wybierz knajpę. Mówię, kurczę, dobra. To więc szukam. Ty, mnie zaprosili, ale ja mam zorganizować. Okej. Szukam, znalazłem, zadzwoniłem, zrobiłem rezerwację stoliku, ty i jeszcze mi kazali zapłacić za rachunek. Naprawdę. Zależy ci na jakichś relacjach?
Chcesz się spotkać ze swoim człowiekiem? Uhonoruj go, zaproś go, porozmawiaj, zbuduj jakąś relację. Pomyśl, jak walczyłeś o swoją landryneczkę z liceum. Pomyśl, co robiłeś, jak byłeś gotowy o nią dbać. Dlaczego? Bo chciałeś zbudować z nią relację. Zbuduj relację z ludźmi w kościele. Jeżeli przyjdziesz 11:02, a wyjdziesz 13:03, to nie zbudujesz z nikim relacji. Jeden człowiek, chłopak, przyszedł do mnie i mówi: ja chyba nigdy nie będę miał dziewczyny i żony. Ja mówię: stary, ja jestem przekonany, że tak będzie. Nie ma szans, człowieku. Jedynym rozwiązaniem, żebyś ty kogoś poznał, ona by musiała, stary, być dostawcą gazu do twojego mieszkania i wejść i ci to montować i tylko wtedy może byście pogadali. Bo ty jesteś zamknięty, człowieku. Ty chodzisz do roboty z kapturem na głowie, z nikim nie rozmawiasz, z roboty uciekasz, wychodzisz za dwie przed, jedziesz, człowieku, sam. Jak cię pyta ktoś, czy podwieźć, to ty nie. Do kościoła przychodzisz dwie po rozpoczęciu i trzy przed zakończeniem. Jak wszyscy podają sobie ręce, to ty buta wiążesz i ty się dziwisz, że ty nikogo nie znasz. No czasami ludzie tracą zdolności, jak przychodzą do kościoła. Stają się takie flegmy. Zaradni w życiu. Umieją zadbać o siebie, o pracę, znaleźć robotę, zorganizować sobie dojazd. Trzeba, to się przeprowadzą. Załatwią, że ktoś mieszka obok. Dzwonią się. A do kościoła przychodzi zwei linke Hände po niemiecku. Dwie ręce, dwie lewe ręce. No trochę życia, kościele. Chcemy być kościołem przebudzonym, czy chcemy być mumami? Co mamy sobie prześcieradła kupić i się zakręcić jak mumy w prześcieradła? Kochani, życie! Jest czas, aby żyć! Nie kisi cię to, że jesteś pozamykany i wiecznie musisz żyć z własnymi problemami? Zbuduj z kimś relację, zacznij się otwierać, rozmawiaj! Zobaczysz, światło przyjdzie. Nie strugaj cwaniaka, że wszystko gra. Porycz się trzy razy na stół, wytrzemy! Miałem kilka pytań, miałem kilka zagwostek. Mówię: stara, musimy zasięgnąć rady. No ale to, co ty chcesz mówić, to jest intymne już powoli trochę. Ja mówię: pewnie. A Sara mówi: to dobrze, tylko bądź pewny, że idziemy we właściwym kierunku. Więc ja nie zrobiłem głosowania na Facebooku, kto chce ze mną pogadać, tylko poszedłem do ludzi, z którymi mam relacje, z którymi mam jakieś powiązania, którzy wiem, że ich owoce są minimum takimi, które chciałbym mieć przed sobą. Miej właściwych ludzi przed sobą. Respektuj. Szanuj. Bo jak będziesz wierny w małym, to Bóg ci powierzy większe rzeczy. Dlatego zachęcam cię. Nie bądź sam. Podejmij wyzwanie. Będziesz miał właściwych ludzi, przed którymi chcesz się otworzyć, którzy będą dla ciebie prawdziwymi przyjaciółmi, z którymi będziesz mógł razem iść przez życie. Bo później, jak nie będziesz umiał z nikim funkcjonować i nigdy nie miałeś przyjaciół, to do małżeństwa wniesiesz tą patologię. Wniesiesz do małżeństwa ten brak umiejętności funkcjonowania z ludźmi. I twój mąż lub twoja żona wytrzymają do podróży poślubnej. Bo wyjdzie później, że ty nie umiesz funkcjonować. I nie tyle, że będziesz niemiły, nie tyle, że będziesz bił albo zdradzał. Po prostu będziesz dziwak. Największe dziwaki to ci, którzy są wiecznie sami. I nie mówię o związkach. Mówię, że nie mają nikogo. Wiecznie przez życie idą sami. I zawsze ci powiedzą listę winnych. Dlaczego? Ale powiem ci, kto jest odpowiedzialny za to najbardziej. Ty! Bo powinieneś w Bożym autorytecie stanąć i powiedzieć: come on! Czas wyjść naprzeciw swoim słabościom. Czas wyjść naprzeciw wstydu. A? Dotknąłem, co? Czas wyjść naprzeciw wstydu. Czas wyjść naprzeciw fałszywej skromności. Czas wyjść naprzeciw złudnemu poczuciu komfortu z bycia samemu. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do twojego życia. Zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas modlitwie bądź finansowo, to zapraszam cię do linku w opisie tego filmu. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!